Ja pamiętam, jak ja wyjechałem do Osasuny, czy tam do Galatasaray, to ja tam się ziemia paliła, jak ja biegłem. To oni wszyscy patrzyli, to jest nieprawdopodobne. No. Janek Urban mówi, wyjechałem do Hiszpanii, to mnie nie mogli zatrzymać. Ja waliłem bramki z Realem 3, spokojnie. Furtok mówi, przeszedłem, no, byłem w takim gazie, że to się w głowie nie mieści. No, przygotowanie fizyczne, wtedy zawodnik nie dostaje kontuzji. Rzeczywiście, Kubę, i tutaj niech on, nikt nie odbiera, Jurek, Kuba i tak dalej, panowie, to się nie jest szczepianie was, tylko naprawdę szanujemy go, zrobił dużo dla polskiej piłki, tylko naprawdę trzeba być przygotowanym do sezonu, żeby powołać takiego zawodnika, to do Jurka, a do Kuby, jeżeli dostajesz powołanie, czy tam ktoś do ciebie dzwoni, słuchaj, nie jestem przygotowany jeszcze, nie, lepiej nie, muszę do tego dojść. Nic na siłę, panowie, no, a po trzecie, jeżeli ktoś tutaj kiedyś taką piosenkę zaśpiewał, że trzeba wiedzieć, kiedy zejść czasem ze sceny. Kuba dał taki wywiad niefortunny według mnie kiedyś w telewizji polskiej. Nie wiem, czy pamiętacie, że on nigdy nie zrezygnuje z gry w reprezentacji Polski. Trochę się sam postawił w takiej sytuacji patowej. No bo ciężko jest powiedzieć, panu, ja już dziękuję, tak? Ja już dziękuję, kończę, nie ten. Czyli kto ma mu to powiedzieć? Ja tego nie rozumiem. Czyli Kuba, albo wrócisz do tego wywiadu i powiesz, słuchajcie, dziękuję już. Albo trener po prostu powie ci, no Jurek mówi, mój słuchaj, dziękuję Kuba, robimy ci mecz pożegnalny i cześć. No bo nie wiem, czy Kuba jeszcze jest w stanie grać lepiej niż rok czy dwa no lata jest. Temu. No nie wiem, no tego nie wiemy i wszyscy tego nie wiemy. Jest to wielka niewiadoma i powołanie i sam ten temat wśród kibiców, trenerów, piłkarzy jest trochę takim tematem niesmacznym, trochę takim... Dobra, nie mówmy o tym, sami się stawiają w ale wyobraź sobie, co się dzieje w szatni między chłopakami. Ja ci podaję przykład. Jacek Wieżek był w reprezentacji. I nie wiadomo, co się dzieje w szatni, co na to, jak to komentują. Posłuchaj, myśmy mieli sytuację taką, z Jackiem graliśmy akurat razem, trener Angiela. Pamiętasz, często przyjeżdżał Ulis Adebe i niejednokrotnie po meczu do czwartku miał wolne. Myśmy przyjeżdżali też z klubów zagranicznych i każdy mówił, ty, co to za święta krowa. Wszyscy trenują w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, ten ma do czwartku, ale wszyscy mówią, no ale on strzela bramki w sobotę. Ja mówię, ale co mi to interesuje? Każdy ma taką samą działkę do zrobienia i uwierzcie mi, że te tematy na pewno w szatni są. I te tematy są w szatni może i w pokojach nie głośno, i wszędzie. Ale między sobą chłopaki mówią koło siebie, bo ja ci powiem, ty potrzebujesz na boisku chłopaka, który ci pomoże. I tak jak ty fajnie powiedziałeś, tu się nie ma co obrażać, ani Jurek, ani Kuba, bo Kuba zrobił wybitną karierę, na pewno jest wielką postacią i jest jednym na pewno z 15-20 zawodników w historii polskiej piłki, który osiągnął, można powiedzieć, top, ten kick maksymalny zawodnika. No ale też trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć, panowie, dość, no bo to tak się robi, takie ciągnięcie już tak na siłę zawodnika, który, to co powiedziałeś, nie jest nawet gotowy, bo zagrał w dwóch meczach po 20 minut i dwa mecze po 90. Przypomnijcie sobie w ogóle ostatnie dwa lata Kuby, czyli tak, brak występu we Wolfsburgu, przejście do Wisły, kontuzja w kwietniu. Wiesz, tego się tyle zrobiło, że to nie jesteś w stanie wejść cały sezon meczowy. Czasem, nie wiem, czy to może się mylę, ale czuję taką rywalizację Kuby z Lewandowskim, kto zagra więcej meczy w reprezentacji, tak? Więcej spotkań. No ale to tak wiadomo, że Robert Lewandowski zagra więcej meczów, bo to jest niemożliwe, dlatego żeby... Dlatego mówię. No tak. Na razie, że trzymają ten sam... Na pewno Lewandowski pobije wszelkie rekordy w Polsce, bo jest jeszcze przynajmniej 4 lata według mnie na topie będzie i to będzie grał spokojnie sobie i w reprezentacji i będzie strzelał bramę, bo Kuba ma ile lat w tej chwili? 34. A Lewy? 31. To już samo to mówi, że na pewno będzie pobije ten rekord. Więc nie rozumiem, dlaczego wpuszczenie go nawet na 20 minut, gdzie on łapie kontuzję, a słyszałem, że miał problemy wcześniej coś z tym. To jest takie wielkie ryzyko, a to jest reprezentacja Polski. To nie jest klub Jurka Brzęczka, to nie jest klub Zbigniewa Bońka, tylko to jest nas wszystkich, to jest reprezentacja. I trener... Myślę, że tam słyszało się, że też pewnie wewnętrznie prezes z trenerem jakieś ostre dyskusje przeszedł. No oczywiście na końcu zawsze trener decyduje, tak? I jego sztab szkoleniowy. No ale tak jak mówię, no, to trzeba być bardzo odważnym człowiekiem, żeby zrobić coś takiego w meczu z Austrią, gdzie no, tak, ale... osłabiliśmy się trochę. Czekaj, bo miał Jacek dość do głosu. Roman tutaj jak na mównicy sejmowej cały czas. Skoro rozmawiamy o Kubie, to dajcie mi lepszego zawodnika na dzień dzisiejszy od niego. Obojętnie, co by się nie działo, czy Kuba jest zdrowy, czy jest kontuzjowany. Wiadomo, że to jest wybitna postać w naszej piłce. No, nie da się tego jakby wyciąć, tak? Ale dajcie mi na dzień dzisiejszy lepszego zawodnika od Kuby.
No na przykład, ja ci daję przykład, tak? Masz Rybusa, lewego obrońcę. Który siedzi na ławce w reprezentacji, gdzie może też na lewej obronie grać. Może grać. No, i też może grać z przodu, nie? Może grać też z przodu, tak? No masz. Masz mu Kownackiego. Że przesuwasz, i że przesuwasz, masz, i że przesuwasz tego Grosickiego na prawo, ja tak? Ja ci coś mówię. Nie mów nazwiska, bo ja ci powiem tak, kto jest lepszy od jego Armando Maradony? Nie, no mi, Roman, ale czy mi się tylko rozchodzi o to, że... Czy na przykład lewonożny Zieliński? Wiesz, bo ja też byłem w takiej sytuacji, Roman. Nie możemy kategoriami patrzeć, moim zdaniem... Ale ja też byłem w takiej sytuacji. Ale nie możemy patrzeć kategoriami, daj mi kogoś lepszego, bo to jest taki slogan się utarł, który powiedział Jurek na konferencji prasowej. A ja bym no ja inaczej powiem, to pytanie jest Grosicki, jest Kądzior. Daj mi kogoś lepiej przygotowanego. No dobra, Grosicki też ma swoje lata już, Tomek. Ale kto? Ale Kamil Grosicki ma lat 31, a nie 34. Kamil Grosicki jest od stycznia w życiowej formie, strzelił z wczorajszą bramką 9 bramek i ma 14 asyst w Hull City. W lidze, która jest 5 razy szybsza jak Liga Polska. Ja chciał dobre pytanie zadać, tylko ja bym zadał to pytanie Jacek właśnie inaczej. Pokaż mi na dzień dzisiejszy lepiej przygotowanego zawodnika od Jakuba Błaszczykowskiego. Albo osobę, która to ja ci lepiej... wymienię 10. Lepiej przygotowanych fizycznie od niego. No bo nie jest, skoro nie gra, miał kontuzję, nie przygotował się do sezonu, łapie ci kontuzję w meczu reprezentacji Polski. Biegnąc sam. Ja się nie czepiam, bo to jest dla mnie wybitna postać polskiej piłki nożnej. No, na podstawie aktualnej formy to Sławomir też nie wybitność w reprezentacji, umówmy się, mówię, nie gra. Że lepiej przygotowanie od Jakuba było na ławce rezerwowych przynajmniej z 5-6 zawodników. To ci mówię. I pewnie jeden na trybunach. Boże, sprawa na pewno Kuby Błaszczykowskiego versus Jerzy Brzęczek, ona ciąży na tej kadrze. To jest dlatego powiedziałem, że się stawiają obydwa i podtrzymują jakby. Tak, no, jak tu jesteśmy w pięciu, no każdy jakby docenia zasługi Kuby, jego wielką jakby rolę w reprezentacji przez dekadę, bo taka jest prawda, ponad 100 meczów, 20 parę bramek, pewnie z 20 czy 30 asyst w tej reprezentacji. No fantastyczna sprawa. Natomiast weźmy pod uwagę, że jakbyśmy weryfikowali piłkarzy polską ligą, to Brożek i Peszko też powinni być w reprezentacji na dzisiaj. Weryfikacja polskiej ligi jest żadna, tak naprawdę. No, Romek, powiedzmy sobie szczerze.